Pruszcz Gdański ma bogatą historię. Bliskość Trójmiasta, przechodzący przez Pruszcz szlak bursztynowy, rzeka Radunia razem z kanałem, cukrownia, szkoły, kościoły i wiele innych ważnych miejsc zapisały się trwale na kartach historii tego miasta. Miasto to ludzie, ich wspomnienia, wzloty i upadki. Wiele osób związanych jest z Pruszczem od dziesięcioleci. Byli oni świadkami przemian miasta, zwyczajów czy po prostu upływu czasu. Wśród nich z pewnością najciekawszą personą jest pani Józefa Krośnicka, honorowy obywatel miasta. Józefa Krośnicka jest wyjątkową osobą, wyjątkową mieszkanką naszego miasta. Właściwie jako pierwsza tak na poważnie zajęła się historią Pruszcza Gdańskiego. Napisała kilka bardzo ciekawych książek. I to jej wielu pruszczan zawdzięcza to, że zainteresowało się historią. Też dowód jej zasług, wieloletni zasług za Pruszcz, przecież przez wiele lat była nauczycielką w tym mieście, została ambasadorem naszego miasta. To jest pierwszy ambasador Pruszcza Gdańskiego, bo świetnie promuje nas i tutaj wewnątrz, ale też na zewnątrz naszego miasta. Pani Józefa swoim działaniem buduje lokalną tożsamość Pruszcza i jego mieszkańców. Przez lata pracując w szkole numer 1 i numer 3 wychowała bardzo wielu dorosłych już dziś mieszkańców miasta. W czasie szkolnych zajęć często oprowadzała uczniów po lokalnych zakładach pracy. Były to jedyne w swoim rodzaju praktyczne zajęcia wiedzy o społeczeństwie. Pani Józefa na każdym kroku przejawia zainteresowanie małą ojczyzną. Swoją niesamowitą pamięcią do dat i wciąż świeżymi obrazami z dawnych czasów inspiruje wszystkich do zgłębienia naszej historii. Jest autorką kilku ważnych książek opowiadających dzieje Pruszcza i całych Żuław Gdańskich. Od ponad 55 lat aktywnie uczestniczy w życiu miasta. Spotykamy się na wszystkich imprezach. Pani Józefa nie odpuszcza żadnej imprezy. Musi być tam, gdzie się coś dzieje, to ona musi być. W tej chwili już ma problem ze słuchem, poważny problem. Jak mówi sama, przez telefon już ma ciężko rozmawiać samodzielnie, musi jej ktoś pomagać. Na uroczystościach, jakie tu są patriotyczne, to bywam. Bywam. Nawet jak mi trudno, to mam taki wózek. Taki chodzik trzykołowy, na którym się wspieram, w jedną stronę taksówką, w drugą stronę z tym chodzikiem. Ja staram się być. Teraz się wybieram z tą panią tutaj, bo my się przyjaźnimy, mieszkamy blisko i przyjaźnimy się. Ona już dawno owdowiała, pani Wesołowska. Myśmy razem uczyły, później jak ja dostałam historię tutaj, dostałam, tośmy razem organizowały takie, nawet wtedy jak to na źle na to patrzono, myśmy organizowały rocznice historyczne różne. W jaki sposób? Bez wielkiego krzyku. W gablotach oszklonych na korytarzu rozwieszałyśmy różne wiadomości. Na przykład na temat powstania listopadowego, jeszcze wtedy, kiedy o nim nie można było mówić, to już dzieci mogły zauważyć w tej gablocie jakieś rysunki, jakieś fotografie, jakieś napisy. O, w ten sposób. Drogi pani Józefy skrzyżowały się z tym miastem nad Radunią ponad pół wieku temu. Jak sama po latach przyznała, w Pruszczu jest coś, wobec czego nie można przejść obojętnie. Jak wyglądał Pruszcz? To była mała osada, wieś. To była wieś, ale podobała mi się. Ja tu wspomniałam, że byłam w jakimś interesie w Pruszczu, bo to przecież najbliższa miejscowość, która miała kościół, która miała lekarza, która miała aptekę. Więc ja tu parę razy bywałam. I kiedyś idąc o tak zwyczajnie tą ulicą, która się dzisiaj nazywa Grunwaldzka, wzdłuż kanału, nad kanałem rosły wierzby płaczące, to pięknie wyglądało. Pamiętam, że powiedziałam do siebie, ja bym tu chciała mieszkać. Thank you.
Józefa Krośnicka wychowała się w Pułtusku, zdobyła wyższe wykształcenie w Warszawie, pod koniec wojny trafiła do Szczecina. Wspomina też czasy stalinowskie i momenty, w których prześladowano jej męża. Jak go prześwietlali, to ludzie byli oburzeni tym, że go aresztowali. Dobrym był gospodarzem. Proszę. I bardzo pracowity. W ciągu dwóch dni ludzie zebrali w tym majątku, w sąsiedniej wiosce 120 parę podpisów za Krośnickiem. I poradzili Krośnickiej z tym jechać do powiatu, bo to powiat go aresztował. Ja z tym pojechałam naiwnie. No, i się zdawało, że jak ludzie sami, to była inicjatywa nie moja, tylko ludzi. Myślałam, że jak 120 parę podpisów ja mam, że to dobry gospodarz, że powinien wrócić, że to, to ja coś z tym zyskam. Tymczasem ja zyskałam to, jak się później dowiedziałam, ona ma wpływy. W ciągu dwóch dni potrafiła zebrać tyle podpisów i teraz nagonka na Krośnicką. I znaleźli takich 5 osób, jedna, co mi się nie spodziewała, które zeznały, że Krośnicka przy nich mówiła, musi być trzecia wojna, bo tak dalej być nie może. Do dziś to jest, proszę pana, tam w centrum pomnik, taki słup. To jest pomnik, który wystawiono żołnierzom poległym w I wojnie światowej. Niemcy, niemieccy obywatele, niemieckim żołnierzom poległym w wojnie. Tam podobno była tablica z napisem, że może nawet była liczba, bo zwykle podawali. Ta tablica została odkręcona jeszcze zanim ja byłam pierwszy raz w Pruszczu. Od razu była po zdobyciu Pruszcza odkręcona, pomnik pozostał i na tej kolumnie jest napis, jest data 24 marca 1946 rok. Otóż w rok po wyzwoleniu Pruszcza, nie, no naturalnie, że obywatele niemieccy to by nie nazwali tego wyzwoleniem. My to też już nazywamy inaczej. Odebranie po prostu, odebranie Niemcom Pruszcza. Czyli inaczej mówiąc, powód Pruszcza do łączności z macierzą. Powód ziemi gdańskiej do łączności z macierzą. Z tego tytułu właśnie ten pomnik zmieniono. Ale tam stara nazwa jest ku czci tych żołnierzy sowieckich, którzy Pruszcz wyzwolili. Swoją historię z powiatem gdańskim pani Krośnicka rozpoczęła w Sobowidzu. Pracowała tam jako kierowniczka szkoły, a jej mąż był zarządcą PGR-u. Tak właśnie wspomina wydarzenia z dawnych lat. Mój mąż w Sobowidzu był, najpierw był starszym agronomem zespołu Sobowic, a jak zespół rozwiązali, to został w majątku, kierownikiem majątku. W sumie mój mąż w Sobowidzu pracował 18 lat. To moje zdjęcie maturalne. W Sobowidzu myśmy mieli już 5 dzieci. I to są zdjęcia, które ja bardzo lubię. Moich synów. Wojtek, ten, którego pan zastał pierwszego, bo on ze mną mieszka. Za zbieranie sztonki można było parę groszy dostać. I on za zbieranie sztonki kupił sobie ten akordeon i grał. A to jest jego o rok młodszy brat, ten co tu był przed chwilą z tym portretem, Włodek. I to jest Sobowiec, proszę pana. Tu jest fragment tego pałacu, w którym mieszkaliśmy. Tu jest fragment parku w Sobowidzu. To tyle, jeżeli chodzi o Sobowidzę. To też Sobowiec, o to. To moje córki. Tutaj fotografia, ta miała 4 lata, ta miała 6.
I tu ktoś, i tu, tu są one i jeszcze ktoś. To jest w parku w Sobowidzu. A to jest fotografia, ale stara fotografia Sobowidza, kościół w Sobowidzu. I w tym budynku to był młyn, zrujnowany całkowicie. Młyn, właścicielem niego. Gospodarzem tego młyna był Starba. Ojciec tego Starby, co mieszka w Pruszczu we młynie, w tym młynie na Wojska Polskiego. Tam był młynarzem. A to ten budynek, o ten, to był właśnie, była siedziba zespołu PGR Sobowidz. Tu, zespół PGR Sobowidz. W Sobowidzu najstarsi mieszkańcy wciąż pamiętają państwa Krośnickich. Choć byli tu tylko przez kilka lat, to zapadli w pamięć jako pracowici i uczciwi ludzie. Pani Krośnicka była tu kierownikiem szkoły. Kupę parę lat, bo przedtem był inny kierownik. Później przyszła pani Krośnicka, była kierownikiem. Chodziłem tu do tej szkoły. No a teraz obecnie mieszkam tu, w budynku starej szkoły, nie? To była jedyna szkoła w Sobowidzu. No, mogę powiedzieć, uratowała mi życie w pewnym sensie. Proszę powiedzieć. Bo człowiek był, jak to mówią, no, rozrabiał trochę w szkole, to, tamto, no i próbowała mnie jakoś zmobilizować i dotrwałem do końca szkoły, nie? Do siódmej klasy. Kłopoty się zaczęły w piątym roku, w piątej klasie i jakoś przetrwałem do siódmej, nie? Właśnie dzięki jak nastała pani Krośnicka. Była taka nauczycielką, no, z ludzką twarzą, nie? Do każdego umiała dotrzeć. Mhm. A w szkole było paru takich drani jak ja, ale opanowała ich. Surowy był, robotę trzeba wykonywać, nie? I chodził, mierzył, i tak orka była, nie? I tak, to co już, to co? Człowiek musiał robić to, nie? Co, co on każe, to musiał człowiek robić. Czy w burakach robili, czy kartofli sadzili, czy gnój rozbalali, czy to nie? To on objeżdżał, nie? To swoje bryczko. Ja na niego nie mogę narzekać. Dla mnie był dobry kierownik, wszystko. Dla drugich to nie wiem. W latach 60. pani Krośnicka przybyła do Pruszcza. Budowa domu, wychowanie kilku dzieci i praca sprawiły, że nie mogła narzekać na nudę. Tamte czasy zapamiętała bardzo dobrze. Trzeba było mieć albo gotówkę, albo materiał. I mój mąż miał materiał. Z tego, co wspominałam, z tego lasu w Wyszecinie, u nas dach jest drewniany, pułap jest drewniany, dlatego to jest zdrowy dom, zdrowy. On ma, on z pustaków zbudowany, ale ma, i tutaj jest też cegła, ale już dalej to jest drzewa dębowego, drzewo mocne. Ja pilnowałam budowy, bo mąż pracował w Sobowidzu jako, też jako agronom zespołu całego Sobowidz. To było 12 albo 13 majątków. Bez żuław tu stoi na wyżynach. To on zawsze był latem bardzo zajęty. A ja miałam wakacje, to ja już tego pilnowałam. Sama szukałam tych
pustaków, żeby były mocne. Tu były fabryki pustaków w okolicy. I ten dom myśmy zbudowali. W 60 roku tutaj zamieszkali moi synowie, Wojciech i starszy o ten, który właśnie nie żyje. Oni tu zamieszkali, bo oni już byli w szkole średniej. Pani Krośnicka najwięcej czasu zawodowo poświęciła oświacie. Wyniosła stamtąd wiele historii, którymi się chętnie dzieli. Szkolnictwo przed wojną było dobre pod względem jakości, bardzo kiepskie, niepodobne w ogóle do tego, co mamy, jeżeli chodzi o warunki. O warunki, szczególnie na wsi, gdzie w zwyczajnej izbie wiejskiej była szkoła. Na tą budowę tych szkół to między innymi my nauczyciele przy pomocy dziatwy szkolnej zbieraliśmy butelki, słoiki, szmaty i papier, makulaturę. Zbieraliśmy to, sprzedawaliśmy to i gromadzili ten fundusz budowy szkół tysiąclecia. Osobiście te szmaty zbierałam, będąc nauczycielką w Sobowidzu. I w rezultacie powstało tych szkół ponad 1500 na terenie Polski. Pierwszą w powiecie naszym była ta szkoła Tysiąclecia Państwa Polskiego, dzisiaj nazywana już od dawna Trójką. To jest, proszę pana, z Sobowidza. Obydwie fotografie są z Sobowidza. W tym czasie, jak ja byłam kierowniczką. Nie. To był kierownik. Ja byłam nauczycielką wszyscy. A to, proszę pana, to jest ta sama szkoła, tylko już trochę później, jak ja jestem kierownikiem tej szkoły. Tu ja jestem. Obok siedzi kilka nauczycielek i dzieci szkolne. Budował się wtedy Pruszcz. Właśnie wtedy się budowały te bloki, co są koło placu Jana Pawła II. Bloki te takie, co są sklepy, na prawo od budynku. Wtedy budowano te bloki. To ja z dziećmi na te budowy. Na budowy, rozmowy z majstrami, obserwacja tej pracy. To było moje wychowanie obywatelskie dla klas siódmych. Mało tego, w Pruszczu wtedy było dużo zakładów pracy. Takich uspołecznionych zakładów pracy. To ja do tych zakładów pracy, do cukrowni, w czasie jak się cukier robiło, do takiego, FAM to się chyba nazywał, fabryka aparatury mleczarskiej, to tam jak się to robi, do mleczarni, jak się robi z mleka śmietane i masło. O, to było moje wychowanie obywatelskie dla klasy siódmej, praktyczne takie, mało tego. W tym czasie prowadzono wykopaliska, w Pruszczu wykopaliska archeologiczne. To ja z klasami na te stanowiska. Mam piękne zdjęcia z tego czasu. Ja na te stanowiska, żeby dzieci widziały, jak wygląda praca archeologów i co tam oni wydobywają. Regułą jest to, że nauczyciele najbardziej pamiętają pierwszych swoich wychowanków. To bardzo emocjonujące więzi i najżywsze wspomnienia. Nauczyciele rozpoczynający swoją pracę uczą dzieci od małego. Potem razem z nimi dorastają. Wychowankowie zakładają rodziny i niekiedy ci sami nauczyciele uczą potem ich dzieci. Takich historii jest mnóstwo. Jeden jest taksówkarzem. Z tych, co... Moja klasa była taka, 8 lat byłam wychowawczynią jednej klasy. Taka Basia Zabłocka jest kucharką w szkole. Przysłała mi dzisiaj kwiaty. O, kwiatek mi przysłała i życzenia. Ten taksówkarz, czasem z nim jadę. Jest taki uczeń, którego przez cały czas nie widziałam. Wojnicz, podobno jest w Pruszczu. Ja go nie widziałam ani razu. Ale moja gospodyni klasowa, ta co była 7 lat, na 8 była 7 lat gospodynią klasową, tośmy się jeszcze w kościele ucałowały w niedzielę. Przyszła mi, jak wychodziłam z kościoła, przyszła mi złożyć życzenia.
wymieniamy, proszę pana, ze sobą kartki na święta Bożego Narodzenia, na Wielkanoc, na jej urodziny, imieniny, na moje imieniny i w Dzień Nauczyciela, bo ona też jest nauczycielką i też ma 5 dzieci, jak ja miałam. Bożenka Marszałkowska obecnie mieszka w Pruszczu, obecnie się nazywa Bąk. No można powiedzieć, że ja uważam za swoje dzieci. Bo proszę pana, wtedy jak ja pracowałam, to jeszcze nie było sobót wolnych. Tylko 6 dni w tygodniu, ja z nimi kilka godzin codziennie. Od dziecka, od tych ich 7 lat. Wie pan, to człowiek się przyzwyczaja. Jak opuszczały, jak te dzieci chyba pierwsze odeszły. Chyba w 72 roku odeszła moja klasa. To płakałam żywymi łzami. Zawsze była pogodnym nauczycielem, mimo że z racji swojego wieku już wtedy, w latach 60. mówiliśmy na panią Józefę babcia, jak to w szkole, była pogodnym nauczycielem, nauczycielem z powołania. Dlatego wspominam ją bardzo serdecznie i mile. Pani Józefa to wspaniały nauczyciel, człowiek dusza, wymagała dużo od innych, od siebie również i dlatego była nam bardzo przyjazna i bardzo dobrym nauczycielem, z prawdziwą charyzmą. Ja chciałam być nauczycielką, od dziecka chciałam być nauczycielką. Jak poszłam do szkoły, do pierwszej klasy, to mi się tak podobało, że na pytanie, kim ja chcę zostać, mówiłam nauczycielką. I tak zostało. I dziś, jak miałam wybierać zawód, też była nauczycielką. Pruszcz w dawnych latach, podobnie jak inne miasta w Polsce, najlepiej skomunikowany był siecią kolejową. W tamtym czasie dla większości ludzi pociągi były jedynym sposobem przemieszczania się między miejscowościami. Z tego Sobowidza tutaj do Pruszcza dojeżdżało się koleją. Dojeżdżało się koleją do Gdańska. Ja pracując w Pegerach, co już wspominałam o tym, co poniedziałek musiałam jechać do Wrześcia, to ja jeździłam koleją do Pszczółek, w Pszczółkach przysiadka, dalej koleją i z powrotem też. Proszę pana, był ruch na kolei, była kasa osobowa, była kasa bagażowa, był ruch, były ławki w poczekalni, była restauracja. Przez całą swoją historię pani Krośnicka napotkała wielu ludzi, którzy wywarli na niej duże wrażenie. Nie sposób przedstawić wszystkich, ale poprosiliśmy ją o opowiedzenie o kilku z nich. Przede wszystkim rodzice. Rodzice, a zwłaszcza mama. Ojciec był autorytetem, ale ojciec się mniej wtrącał w takie codzienne sprawy moje. Ja byłam najmłodsza z dzieci. Miałam brata, 11 lat starszego. Moja mama była, jak tak dziś ją oceniam, była patriotką. To była kobieta bez wykształcenia, tylko wie pan, obydwoje pochodzili z tego, co się dzisiaj już nawet echem nie jest, ze szlachty, czyli mieli wychowanie. To poczucie, że Polska jest jedna, wyzwolona i każdy powinien być uczciwy. Każdy obywatel w Polsce powinien być uczciwy. I teraz proszę pana, potem kto był dla mnie autorytetem? Moja siostra. Ale dzięki niej skończyłam studia. Miałam bardzo dobrych profesorów. Nazwisko takie jak Kotarbiński, to może i panu jest znane. Kotarbiński, ludzież choler... Ale świetny, świetny, proszę pana, nauczyciel, logik. A logiko to jest tak, że może od początku do końca do absurdu doprowadzić. Ksiądz Walung, on był, przede wszystkim był bardzo ludzki, taki dostępny, taki, którego ludzie interesowali. Taki, proszę pana, i był w AK. I był kapelanem akowskim na swoim terenie, na południu Polski.
w ostatnich czasach to był moim spowiednikiem. Dlatego, że ja już nie mogłam się spowiadać przy konfesjonale, bo ja mogłam mówić, ale nie słyszałam, co ksiądz. Wybudowałem pomnik trwalszy niż ze Spiżu. Ile osób z nas może powiedzieć to o sobie? Jaką spuściznę zostawiamy następnym pokoleniom? Pani Krośnicka każdym swoim dniem utrwala się w naszej pamięci. Bez względu na wiek i ograniczenia ciała, swoim duchem daje nam świadectwo. Świadectwo nieśmiertelności dokonań. Zapytaliśmy się ją, jakie honorowy obywatel Pruszcza Gdańskiego ma przesłanie dla ludzi. Apel, co ja jako człowiek stary, doświadczony, bo 3 wojny przeżyłam, pierwszą, drugą bolszewicką i tą trzecią, co ja chcę przekazać? To, że Polskę mamy jedną. My Polacy mamy jedną Polskę i tą Polskę jedną mamy obowiązek utrzymać, dbać o nią, dla niej pracować, nie kłócić się, nie wolno nam się kłócić. Grzechem jest taka wzajemna niechęć partii do partii. Przekonujmy się do naszych poglądów, starajmy się przekonać przeciwnika, ale zawsze mając na względzie dobro Polski, dobro naszej ojczyzny. Nawet młodzi ludzie, ci wychowani już po wojnie, to sobie nawet nie wyobrażają, co to jest nie mieć własnego państwa. Co to znaczy być niewolnikiem? Być niewolnikiem, czy to Niemiec, czy Rosji. Okropnie byli obydwoje, jako nasi władcy polscy, okropnie byli obydwoje, obydwie te strony, obydwa te państwa, obydwa te narody. Okropne były, niszczyły nie tylko naszą inteligencję, ale niszczyły w ogóle Polaków. Pamiętajmy o tym, że Polskę mamy niepodległą i mają tę niepodległość utrzymać. Pani Krośnicka pomimo 98 świeczek na torcie wciąż ma wiele sił. Do tej pory napisała już kilka książek, odbyła dziesiątki spotkań w bibliotekach, wychowała setki uczniów w szkołach i opowiedziała tysiące swoich wspomnień. Jak sama przyznała, czerpie energię z towarzystwa z młodymi ludźmi, dużo czyta i wciąż wertuje swoje notatki i rękopisy. Proszę pana, jak jestem wśród ludzi, o tak jak chociażby teraz, to się czuję bardzo dobrze. No, tylko że rzadko bywam. I nie. Sobie ratuje to pogoda ducha. Życzę w takim razie, żeby ta pogoda ducha była każdego dnia. Józefa Krośnicka jest bardzo zasłużonym mieszkańcem Pruszcza Gdańskiego. Jako honorowy obywatel jest wzorowym przykładem polskiego patrioty. Z ziarna, które kiedyś zasiała w szkołach dynamicznie rozwijającego się miasta, wyrosło wielkie drzewo. Drzewo wdzięczności trwalsze niż ze Spiżu.